no jest wtedy smuteczek. No. Ciekawe te panele są, bo ja myślałem, że one są flexi, ale no, one nie są flexi, nie? One są cieniutkie, mega tak, cieniutkie. Tak. Różnią się od tych, co masz tam i tutaj, tak. Bo są tam metalowy frame jest, nie? Tak, ale w ogóle to są one, ponieważ nie miałem przedłużek, w związku z tym mamy jeden string i drugi string. Natomiast nie będziemy łączyli tego razem, czyli do tego 3KW nie będziemy dopinali 1-2 KW, tylko tamte 1-2 KW Marcin, będzie naszą osobną instalacją. A co się wydarzy, jak połączy te dwa kable? 75 metrów i mierzymy dalej. Tomek, lecimy, sprawdzamy. Słuchajcie, podpięliśmy dodatkowo, zobaczcie. 170 V. Czyli nawet nie widzieliście to na tych 20 metrach przewodu, czy tam 15, a w tej chwili 15-20 metrów plus jakiś... Cześć, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią i propagowaniem choćby nawet tego wszystkiego, co pozwala Wam być niezależnymi. Czyli między innymi jest to kwestia generowania swojego własnego prądu, energii. Mamy tutaj gościa, słuchajcie, macie tutaj jak gdyby możliwość, ci nasi stali widzowie doskonale znają Tomka. Cześć Tomek! Cześć Marcin! Powiedz mi, co ty robisz z tymi panelami, które dostaliśmy od Roberta Mazurka z kanału Mr. Akumulator. Robert, pozdrawiamy cię serdecznie. Łapię słońce. Okej, spoko. Wiesz co, zabieramy się w tej chwili za demontaż tutaj instalacji, która na naszym kanale dla tych naszych stałych widzów jest bardzo dobrze znana, ponieważ na niej można powiedzieć, że stawiliśmy pierwsze kroki. I ta instalacja została w tej chwili rozebrana, rozbieramy ją i ona poleci nam na co? Ona pójdzie na tą konstrukcję, którą też widzowie kojarzą i znają, na której wcześniej mieliśmy wstawione 20 paneli. Natomiast z racji tego, że, proszę bardzo, tamte panele częściowo poszły na tą instalację. Tu mamy 10, czyli 3KW. Drugie 10 paneli jest na dachu tam. Tam jest to zaopatrzone w bank energii, który zasila Dorotę i Rysia. Tutaj mamy instalację 3KW, która zasila i grzeje nam ciepłą wodę użytkową. Akurat w tej chwili czekamy na sterownik, który gdzieś tam jest w drodze. I 3KW zasila nam bank energii, który gdzieś mamy tam z tyłu w magazynie. A teraz w tej chwili chcemy 4 panele, to są 300W, czyli 4 razy 3, jakby nie patrzeć, 1200, czyli te 1,2 kW chcemy dołożyć, wrzucić na tą konstrukcję, którą kojarzycie z wcześniejszych filmów, która jest gdzieś tam pod lasem, z tego względu, że idzie jesień, idzie zima i ta pozycja tutaj, w tej chwili, tak jak sami już widzicie, po prostu te panele były zacienione, tak? A oprócz tego, tak jak mamy tu wschód, a tutaj zachód, to w tym momencie tu wszystkie te nasze, jak gdyby, czy domek, czy drzewka, czy cokolwiek i tak dalej, nawet słupki powodowały cień. No i a co cień powoduje na panelach? Powoduje brak prądu. No i jest wtedy smuteczek. No. Ciekawe te panele są, bo ja myślałem, że one są flexi, ale no, one nie są flexi, nie? One są cieniutkie, mega tak, cieniutkie. Tak. Różnią się od tych, co masz tam i tutaj, tak. Bo są tam metalowy frame jest, nie? Tak, ale w ogóle to są, ja pamiętam to. Ze szkłem jakby? Znaczy wiesz co, nie, one są na plexi, chyba z jednej i z drugiej strony jest plexi, z tego względu, że one były robione na specjalne zamówienie pod jakiś katamaran, z tego co mi Robert. No to jaka magiczna nazwa, słuchaj. I wyobraź sobie, że z tego powodu one były plexi obłożone z jednej i z drugiej strony. Finalnie to był jakiś jeden wielki tekst, który robiła Selfa na jakieś takie indywidualne zamówienie, ale finalnie one z tego co kojarzę chyba nie trafiły tam jednak i gdzieś tam stały na magazynie. No i chłopacy z Selfy przekazali te panele Robertowi. I można powiedzieć, że stoimy przed swego rodzaju historią, ponieważ one były przez Roberta, no autentycznie słuchaj, bo one były uważane, znaczy były używane przez Roberta i to był chyba jego w ogóle pierwszy kontakt z tego, co kojarzę z panelami w ogóle. Autentycznie słuchaj, także wiesz, słuchaj, no trzymasz kawał historii i Robert u siebie na swoim kanale testował i to sprawdzał. Ja tam widziałem u nich, bo oni chyba zrobili też... Tak, konstrukcję, tak, o, dokładnie. Nie? No i to było, no, wiesz, no, to. Powiem ci, naprawdę bardzo fajna, fajna taka miła, przyjemna akcja związana z tym, że Robert to zdemontował, wrzucił po prostu te panele i one przyjechały tutaj do nas po to, żebyśmy my dalej mogli się bawić i mogli się też dzielić tymi wszystkimi informacjami. Słuchajcie, przepniemy je,
przełożymy je, założymy, przykręcimy, zabezpieczymy, zepniemy i może zrobimy jeszcze jakieś pomiary, zobaczymy, ile te panele są warte po ich, nie wiem, strzelam historycznie. Teraz mamy ładne słońce, ciekaw jestem, jaka jest produkcja nominalna twoich wszystkich paneli. Bo zepniesz je razem, czy jak to zrobisz? Wiesz co, nie, chcę zrobić dwie osobne instalacje. Ja mam na to pomysł, wiesz, tutaj nie ma, słuchaj, to wiesz, to jest jedna instalacja goni drugą, testujemy. Słuchajcie, to co, widzimy się w takim razie za chwilę. Tomek, pokaż, że niesiesz ten panel. Dobra, tak? Przebitka. Dobra, okej, okay, lecimy. O, ale on ciężki, to chyba ze 100 kilo. Tak? Nie, ale ty masz moc, ty masz moc. Mam okay. Brasek. Spoko, to co, widzimy się za sekundę. Moje uszanowanie. Dobrze, super. I on tutaj, w tą przerwę? Tak, dokładnie tak. One tutaj wylądują. Żeby nie było, słuchajcie, to ten ostatni tutaj przyniosłem ja. Potwierdź to, żeby nie było, tak? Okej. Okay. Ja... Okay. Nie, no serio, przyniosłem, ja przyniosłem. Nawet słyszycie po moim głosie, biegłem z nim, żeby jeszcze ciebie nagrać tutaj, jak będziemy go dostawiali. No słuchajcie, mamy bardzo fajnie, ponieważ ta konstrukcja, którą tutaj widzowie nasi kojarzą, tutaj jeszcze poprawimy tą folię, ją specjalnie założyłem, żeby zabezpieczyć te deski, no bo wiadomo, że to, umówmy się, ta konstrukcja do końca, ona na pewno nie jest za bardzo profesjonalna, natomiast też kiedyś słyszałem, że jeżeli coś działa, to spokojnie można to wykorzystać. Tutaj mamy instalację 3KW, tam będziemy mieli 1-2, zepniemy ją osobno. Tutaj ona jest specjalnie położona w dwóch rzędach, ponieważ nie miałem przedłużek. W związku z tym mamy jeden string i drugi string. Natomiast nie będziemy łączyli tego razem, czyli do tego 3KW nie będziemy dopinali 1-2 KW, tylko tamte 1-2 KW będzie naszą osobną instalacją, którą wykorzystam i naszym widzom zdradzę gdzieś tam tę całą historię. Pewnie w jakichś kolejnych odcinkach, ale tak czy inaczej fajnie by było. Chciałem się zapytać dlaczego, ale zdradzisz to w kolejnym odcinku. To... Tak, natomiast tak czy inaczej fajnie by było sprawdzić, podłączyć je razem, spiąć i zobaczyć ile one tam dają, bo naprawdę mamy fantastyczną pogodę. Teraz jest idealnie. Słońce daje, także w związku z tym fajnie będzie, bo będziemy mogli sobie zobaczyć co z nich, co one tam mogą nam dać tego prądu. Także jakby co, widzimy się na kolejnej odsłonie. Tomek, kto do ciebie dzwonił? Powiedz mi, kogo chciałbyś pozdrowić? Masz szansę w tej chwili. Przede wszystkim rodziców. Dobrze. Dziękuję, bo dzięki wam jestem na tym świecie. Również Kasię z Grodno Dwór. Czyli przed chwilą dzwoniła do ciebie Kasia Grodno. No ale tutaj nie masz zasięgu, chłopie, zrób coś z tym. No, nie rób nic nie. Z tym, bo to jest, wiesz. To ma swój urok. To ma swój urok. Super. No czyli... i chciałem pozdrowić wszystkich, co próbowali się do mnie dodzwonić i się nie dodzwonili. Okej, czyli co, pozdrowienia. Pozdrawiamy Grodno Dwór, Kasię, Rafała, Halinkę. Robimy mały rzut oka. Rysiu, w tej chwili nagrywamy, ile tutaj mamy moc tych paneli. Słuchajcie, to jest tak jak mówiłem wcześniej, 300 W. 45 to jest w pętli, tyle może być, tak? Dobrze czytam? Dobrze. Maksimum 36, 868 ampera, 831 i w 1000 V można całość spinać. Także macie tutaj takie 4 sztuki. Raz, dwa, trzy, 4. No dobrze, to zobaczymy, co takie panele mogą nam pokazać tutaj. Myślę, że one plus minus pewnie mogą mieć, nie wiem, czy znajdziemy gdzieś tutaj tabliczkę, kiedy one były wyprodukowane. Moment, jest coś, jakiś opis? Nie, nic nie widzę. Ja obstawiam, że one mają plus minus około 10. Słuchajcie, szykuje nam się mega fajny test. Spójrzcie, tutaj mamy przewody. Jest czarny, jest czerwony i one mają w tej chwili już plus minus, mają gdzieś w granicy 25 metrów i tutaj nasz gość. To ma 25 metrów? Nie, do tej pory. A dalej lecimy. Jeszcze rozkładaj je. Okay. Tomek, bo chcemy zobaczyć te panele, tamte 1-2 kW, ile generują bez obciążenia, jakie jest napięcie na nich bezpośrednio, dosłownie po kilku metrach, a zobaczymy ile mają po około 75 metrach, także no naprawdę myślę, że pewnie nie jedna osoba jest ciekawa, bo wszyscy mówią o tych stratach i tak dalej, ale
teoretycznie one w tej chwili powinny nam podawać około 4 razy 4 to mamy 1,6, czyli gdzieś w granicy 160 V. Tak? I dobrze? Starczyło? Czyli co? Miałem rację, tak? Stypnęło. Słuchajcie, dziękowaniom nie będzie końca, ponieważ zgadnij, kto brał udział przy tych przewodach. Yo! Robert! Robert, tak? Robert, tak, naprawdę, no. Wielkie dzięki, Robert, słuchaj. Jeszcze oprócz tego też również fajnie dziękujemy, bo możemy sobie testować dzięki For Sun. Kojarzysz? Kojarzysz? Taka firma? Nie kojarzysz? Tak, przez mgłę. A, okej, okay, no, ale to dziękujemy. Fajnie, miło z ich strony. Także co, idziemy teraz po mierniki i zaraz się widzimy. A co się wydarzy, jak połączę te dwa kable? W tej chwili chcemy sprawdzić, co nam się tutaj dzieje, jak gdyby, co nam te panele podadzą, tak, jak podłączymy. Pierwsza sprawa jest taka, lecimy. Ty podłączasz co, czarny do plusa? Mówię, że odwrotnie masz to, tak? Tak, tak. Jest odwrotnie i w takim razie wynik na naszym multimetrze powinien pokazać to w plusie, nie w minusie. Jeżeli mam rację, a mam rację. Mhm. Jest. Jaki wynik pokazuje? Mamy 156. Czyli a powiedziałem przed chwilą, że ile poda nam? 160 V. Tyle powiedziałem, zgadza się? Chyba tak. No czyli co? Nie pomyliłem się tutaj wcale jakoś mocno. No dobra, mamy 150. Czekaj, bo teraz jest za tym. O, słońce zaszło. To czekaj, za chwilę zrobimy pomiar, jak wyjdzie, co? A pokaż, jak to wygląda teraz. 150, tak? 150. Okej, okay, dobrze. Teraz zobaczymy, jak wyjdzie słońce. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Idzie? 159. I teraz pada w dół, bo a było przez chwilę, ile maksymalnie widziałeś? 169. Aha, no to czekam jeszcze sekundę. Słuchajcie, około 170 maksymalnie tutaj zaobserwowaliśmy, ale teraz robimy tak, że do tych przewodów dołączamy te nasze 75 metrów i mierzymy dalej. Tomek, lecimy, sprawdzamy. Słuchajcie, podpięliśmy dodatkowo, zobaczcie. 170 V. Czyli nawet nie widzieliście to na tych 20 metrach przewodu, czy tam 15, a w tej chwili 15-20 metrów plus jakieś 75 metrów, proszę bardzo, macie odpowiedź. Zobaczcie, spójrzcie. 170, 169, czyli wychodzi na to, że nie ma właśnie spadków. Nie? No tak, ale nie mamy obciążonego tego prądu. Nie wiem, pytanie do Was, do widzów. Słuchajcie, o, fajnie by było, gdybyście Wy się wypowiedzieli. Proszę bardzo, będzie nam bardzo miło. Zgadza się? Chcielibyśmy... Ale obciążenie, bo to będzie szło do kontrolera. No, może iść do kontrolera ładowania, ale też można ten prąd po Edwardowemu wykorzystać w inny sposób. W jaki? Widzowie naszego kanału na pewno już domyślają się, w jaki sposób ten można prąd wykorzystać. I z całą pewnością ci, którzy lubią Edwarda, go oglądają i lubią filmy z nim, wiedzą o tym, że prąd stały można wykorzystać do czego? Pytanie do Was. Tak czy inaczej, powiedzcie mi, czy prąd zmierzony w taki sposób, jak my zmierzyliśmy, czy to jest miarodajne? Czy można do tego podejść na zasadzie takiej, że przewód szóstka, który tutaj jest, typowy do fotowoltaiki, czy jest nam w stanie po prostu no, nic nie zabrać z tego prądu, bo zasadniczo byliśmy pewni, że będą straty, zgadza się, że zobaczymy tutaj o parę volt mniej jednak pomimo wszystko. Tylko nie jestem pewien, czy to działa też w opcji obciążenia. No moje pytanie było takie, jaki jest maksymalny dystans, jak można prowadzić kable, w sensie od paneli do kontrolera, bo wiadomo, później jak już idzie do kontrolera, to najlepiej, żeby był krótki dystans już do baterii i tak dalej, to wiemy. Ale tutaj, nie? Aha. Czy tam pół kilometra pociągnę kabel, będzie ok, czy nie będzie ok? Okay. Nie? Tu mamy 100 metrów i nie zaobserwowaliśmy bez obciążenia straty, także... A ty, jakby tak... Jak dodałby panel, wiesz, dobiłbyś do tych 240, to już jest normalnie tak jak wniosku? To dobrze myślisz. On dobrze myśli, słuchajcie. Trzymajcie się w takim razie. Widzimy się na kolejnych odcinkach. Myślę, że pewnie zaraz będziemy coś tutaj myśleli, co by tutaj jeszcze zmontować fajnego i w jaki sposób pobawić się również tutaj i potestować. Trzymajcie się. Widzimy się na kolejnych odsłonach. Cześć!